No to cześć wszyscy. Idziemy no do szkoły. Okej, no to wszyscy. Tutaj tata robi rzeczy. Tutaj jest bardzo duży śnieg. Pierwsza wycieczka Boryska. Jedzie na wycieczkę klasową autokarem. Odśnieżamy samochód. Magda z pieskiem chodzi. No i tak to u nas wygląda poranek. Sporo, cześć. Gdzie Borysek jedzie? Do Biskupina. Do Biskupina, a potem tutaj na miasto, na stary rynek, na ten jarmark świąteczny. No dobra, to na tyle, bo ja muszę odśnieżać samochód. Właśnie patrzymy, jak Borysek odjeżdża. Ja patrzę, muszę. Pika. Ja też patrzę. Gdzie Borysek, nie? O, dwie klasy. To tych dzieci sporo. Trzymaj. To jedziemy do domku. Boryska taka odstawiliśmy na wycieczkę. Taka ja stałam troszeczkę i czekałam właśnie. Ale mają, jeszcze śnieg pada. No. Dobrze, nie? No tak średnio właśnie jak na wycieczkę jadą, nie? Będą chodzić na dworzu, wiesz, potem tu kto jeszcze to... Kto dobre ciuchy ma, to... Tam jeden widziałam, jedna osoba miała przeciw te spodnie śniegowce, ale tam przeciwśniegowe, ale kurczę, Borysowi nie dawałam, bo mówię, będzie musiał źle siedzieć w tym autokarze, bo nie wiem, ile tam będą jechać. No dobrze, jedziemy do domku. Taką tutaj oto pogodę, pogoda nas taka zastała. Już wczoraj trochę padało, poszliśmy z psem wieczorem na dwór, ja z Borysem, z pieskiem też. Piesek wczoraj był do kąpania, bo cały brudny. Teraz to często teraz będzie to, do kąpania. Teraz to mokry, teraz już tam nóżki, ale też łapki. Dobra, kochani, kończymy, nie? No tak, no ja muszę ogólnie zmienić opony na zimowe. No w końcu, muszę się bo... wziąć za to, bo śnieg nas zastał. A ja dzisiaj no jestem z koleżanką umówiona na kawkę i ciacho. I samochodem jedziesz? No. No to muszę ci zmienić, bo ty się jeszcze gdzieś się rozbijesz po drodze. No bo tutaj wszystko niepodśnieżone, nie? No wiadomo. Jeszcze nie... Jeszcze nie pług nie przejechał. Nie spodziewali się, że tak będzie. Mam rękawiczki. Ja tu włączę. A ten ekran jest, widzisz teraz. No. Idziemy na działkę jeszcze zobaczyć. Na działę zobaczymy właśnie. Kiedy mają ochotę przyjść? W poniedziałek. Przed terminem dwa dni. No i tak wygląda. A w poniedziałek okna. Nie mogą montować okna? Wiesz co, jak będzie na minusie, to nie mogą. No właśnie. A jak będzie na... No jest to, teraz jest minus jeden, nie? No ale w poniedziałek, od poniedziałku ma być plus jeden, nie? Aha. Wystarczy, żeby było tam na plusie już nawet jeden. O, to już dobrze. A ja zaraz co, idę opony zmienić i do tego... Idę posprzątać dalej na tej działce, wynosić wszystko, żeby już jak będą okna i żeby później nie wynosić, a tam tyle drewna jest, nie wiem co z tym zrobić. Nie mam pojęcia. Rozpalić. No, tylko że my nie możemy podłączyć kozy do komina, nie? A czemu?
bo mamy, to jest Kowin przystosowany pod ogrzewanie gazowe i wszędzie są uszczeleczki z gumy pozakładane i tak dalej, nie? O kurczę, to pokaż nie ten dom. Zobaczcie, jak moment. Pamiętacie ten dom w ogóle? Już, dach w środku, okna już ma. Niedawno wam go nakręcałem, a już jest dalej z etapami niż my jesteśmy. Tak poszli. Tak, już ma okna, wszystko, no. Odpalam Magdzie kamerę, bo prowadzi. To mówię, potrzymam jej trochę tą kamerę. A ja, kochani, wam chcę powiedzieć, bo czasami tam piszecie w komentarzach na temat szkoły, jak to jest co do godzin. No słuchajcie, tak się nie zmieniło. Jak wychodziliście i tak jak teraz jest w Polsce w szkole, od poniedziałku do piątku dzieci chodzą w różnych godzinach. Czasami jest tak, że kończą o 11.30 czy tam 40, albo idą, najwcześniej w sumie Borys chodzi na 8, ale też chodzi na 11.40, także słuchajcie, no te godziny są różne. W tamtym roku miał nawet do 16, tam 15. Także wiecie, no w Anglii, tutaj właśnie my się pytaliście, nie? Bo, no bo każdy wie, że w Anglii tam jest przed 9, ja akurat zawsze zaprowadzałam, bo już od 8.30 mogłam. No ale dobra, no przed 9 do godziny 15, tak? Lub 15 po, w zależności jak tam szkoły. No i każdy miał taki harmonogram, nie? Że też te parę godzin dziecko było w tym, w szkole, że bez problemu można było sobie pozałatwiać sprawy, również dobrze z pracą, nie? Jak sobie tam ogarnąć. Tutaj w Polsce jest raz tak, raz tak. No ale w Polsce też może dziecko wracać już samemu do domu, no bo 7 lat chyba dziecko w pierwszej klasie, tak, za zgodą rodziców może wracać już samemu do domu. Także to też nie ma problemu. Oczywiście wiadomo, takim dzieciakom to różnie może odbić, nie? Także, bo to wiecie, jeden tutaj klucz zgubi, tam ktoś coś jeszcze zgubi, to takie wiecie. No ale tak jak wam mówię, czyli z tą szkołą jest tak, jak chodziliście w Polsce do szkoły, to tak samo jest. Godziny się nie zmieniły, wszystkie dzieciaki mają różne. Czyli gorzej, jak w Anglii. No tak, bo w Anglii miałeś te równe godziny i wiedziałeś od której do której, mogłeś tam sobie tam pracę też tam zorganizować. Nie? Wszystko można było sobie zaplanować. No. A słuchajcie, a już jest tak, świątecznie się robi. U nas troszeczkę jest, w tym roku będzie skromnie. Skromnie ze względu na miejsce. Dokładnie. Siłownia, kochani, przeszkadza nagle. Siłownia, ja nie wiem w ogóle, gdzie my postawimy choinkę, czy w ogóle ją w tym roku postawimy. Ale będzie jazda. Zaraz nas zjedzą. Już nie mogę się doczekać, no jak będziemy, nie jakieś lampki. Święta bez choinki i bez prezentów w tym roku. Nie ma pieniędzy. Za dużo wydałem, zbankrutowaliśmy, zaraz zbankrutujemy i nie ma nic. Nie, no naprawdę, no w tym roku, kurczę, no nie mamy miejsca, nie mamy stołu. W Anglii miałam, no wiadomo, stół i krzesła, fajnie się usiadło i naprawdę... Tu nawet nie ma jak tutaj gości pozapraszać. No nie ma, gdzie? Nie ma, na kolanach, no. Talerze chyba. Kurczę, tu gdzieś zaparkuję, o to jest pytanie. Nie, wstań byle gdzie, ja odjadę. Dobra, a ty skoczysz. O, to było w sumie z tyłu, ale może tutaj. O, jest tutaj. No, także niestety u nas w tym roku będzie jak będzie. Także czekamy na zaproszenia. Święta świętami. I nic nie robimy i jedziemy gdzieś. Nie, no spokojnie sobie, tak, na spokojnie, bez jakiegoś tam szału, coś tam przygotuję, wiadomo. Kasiu, tutaj mi już wystarczy, Magda, bo ja jadę. No może stać. No. No, także słuchajcie, kochani, no w tym roku niestety, tak jak będzie, troszeczkę poprzygotowuję dla nas, żebyśmy mieli coś tam na tą kolację, na tą wigilię, ale też niedużo. No i chyba to na tyle, nie? No szkoda, że... Tyle z youtuberów świąt. Pokażemy wam bidę. Za rok. Bidę. Za rok, jak już będziemy w naszym domu, bo teraz się śmiałam, mówię, może w tym roku uda nam się tą choinkę postawić. Słuchajcie, okna będą zaraz. To może będzie możliwość postawienia choineczki. No ale tam jeszcze prądu, nie? Ale gdzie chcesz stawiać choinkę? Się śmiałam. Na budowie?
się śmiałam. Nie, no niestety, nie da rady i mówię, no tutaj w domu, bo Emil mi tam wrzucił siłownię do tego pokoju. O kurczę, chyba pan jednak nie przejedzie. Zawracaj. Tam jest miejsce. Przecież Magda, staniesz na środku ulicy i myślisz, że ktoś przyfrunie. No chociaż, no nie widzę tutaj, gdzie schodnik jest tyle śniegu, że wiecie co, że nawet nie wiem, czy on by przejechał, czy by nie przejechał. No ale niech mu będzie. Że się... Tam ma Magda parking przed sobą. Nie, tu mam jeszcze on. No tu ma, a pojechała gdzieś na sam środek. No mówię, jest tyle śniegu. Tyle śniegu, kochani, że nawet tutaj nie widać, gdzie można zaparkować, a gdzie nie. Dokładnie, tutaj można. Idealnie. Musisz się skupić, bo kurczę, jest takie hałdy tego śniegu są. Trzeba uważać. Dobrze, kochani, ja muszę teraz wyskoczyć, bo za chwileczkę się z koleżanką umówiłam na tą kawkę. I będziemy śmigać, a teraz jeszcze muszę załatwić kilka spraw. A, jeszcze dowód odebrać, bo już jest gotowy. 2 tygodnie minęły, dowód jest odebrany. A Magda, w ogóle powiedz mi, bo ty jakimś dowodzie, jakieś kawkę, powiedz lepiej konkretnie, czy prezent już dla mnie kupiłaś? Nie, ja dla ciebie nie kupuję prezentu. I bardzo dobrze. No to ty, Magda, będziesz tym prezentem dla mnie. Tak, my sobie, wiecie, najważniejsze dzieciaki. Też właśnie musimy pokupować, bo nie ma. Jeszcze. Dobra, ja zmykam. No ale powiedz, ty będziesz moim tym Mikołajem? Mikołajem? Nie, ja Mikołajem nie będę. No to dupa. Trudno. To ani prezentu, ani Mikołaja nie mam swojego. Uciekam, uciekam. No nie masz, nie masz. Tak jak ty to mówisz na lisa, tak? Na lisa. Oni wiedzą? Nie. Co to jest? Nieważne. Ważne. No, nie, nieważne. U mnie na kanale nieważne. Całą noc się czai, a nad ranem nic z tego. Dobra. Buziaczki, kochani, jeszcze pewnie coś tam do was nagram. Na pewno przed świętami. Może jeszcze jakiegoś live'a zrobimy u Emila? Może ty zrobisz. Niech ci powiedzą, czy chcą. No, ja chciałam zrobić, tylko że ja nie mam u siebie, nie wiem jak to tam działa, więc bym musiała od Emila na konto. Tak kiedyś myślałam, ale potem mówię, no nie, Emila widzowie zobaczą Magdę i powiedzą, no nie, co ona tam sobotę, robi? W sobotę. No zobaczymy, nie? Dobra, dobra, kochani, może tak, już niebawem zrobimy sobie. To buziaczki, pozdrawiam was i ja uciekam, pa pa. Wyłączaj, Emil, tutaj mi tutaj nie gadaj za dużo. Idź, Magda, to teraz jestem. No.